Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Tomala i jestem dyrygentką. I chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o tym, jak być dobrym szefem. Bo dobry dyrygent to dobry szef. A dobry szef to taki, który jest inspirujący i który przede wszystkim potrafi umiejętnie kierować zespołem. Ale zanim o tym, jakim szefem być, aby wszystko zagrało tak, jak należy, to musimy sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie i jestem przekonana na 100%, że każdy z Was się chociaż raz w życiu nad tym zastanawiał. Po co w ogóle orkiestrze dyrygent? Właśnie. Jak zaczynałam studia i poznawałam jakieś nowe osoby niezwiązane z branżą muzyczną, no to pytały mnie, czym się zajmuję i ja z dumą odpowiadałam, że studiuję dyrygenturę i czułam taki prestiż, jak to mówiłam. No mówmy się, ile to osób w Polsce studiuje, no więc chociażby z tego powodu już jest prestiżowo. I co wtedy najczęściej słyszałam w odpowiedzi? O matko, to w ogóle można studiować? Albo, czyli ty się już na nic normalnego nie dostałaś, tak? Jeszcze były kolejne moje ulubione teksty. Czy masz numer do Piotra Rubika na przykład? Albo z czego jest zrobiony twój kijek? Albo w ogóle po co tam stoisz, skoro orkiestra i tak na ciebie nie patrzy? Smutne, ale prawdziwe. Więc po co ten dyrygent? Zróbmy mały eksperyment. Zgodzicie się zostać moją orkiestrą na chwilę? Jakoś nieśmiało. Dziękuję. Poproszę Was teraz, żebyście krzyknęli słowo hej. Hej. A jeszcze raz, jesteśmy po obiedzie. Hej. Znakomicie, już jesteśmy orkiestrą amatorską. Teraz chcemy się poznać lepiej, wskakujemy na level orkiestry profesjonalnej, zawodowej. I mam takie dla Was zadanie. Policzmy w myślach, nie na głos, to jest bardzo ważne, od 1 do 10. Ale żeby nie było tak łatwo, to od 1 do 5 liczcie bardzo wolno. 1, 2 i tak dalej. Od 6 do 10 możecie przyspieszyć. 6, 7, 8, 9, 10. Jak skończycie, krzyknijcie głośno słowo hej. Czy jest zrozumiałe wszystko? Zacznijmy. Na mój ruch ręką zacznijcie liczyć. Jeszcze poczekam, może ktoś. Kto był pierwszy? No to pan, który się widziałam. Pan aspiruje na bycie solistą i bardzo dobrze, bo soliści więcej zarabiają. Więc na tym bardzo prostym przykładzie chciałam Wam wytłumaczyć podstawową funkcję dyrygenta. Dyrygent to jest osoba, która nadaje puls, która go kontroluje, która sprawia, że w ogóle jesteśmy razem w jednym czasie. Oczywiście później przechodzimy przez szereg innych funkcji, aż dochodzimy do tych najważniejszych, jak ustalanie interpretacji i tym podobne. Ale nie o tym mowa, bo my chcemy się skupić na tym, co musi się wydarzyć, żeby wszystko zagrało tak, jak należy. A muszą pojawić się bardzo ważne 4 elementy. Pierwszy z nich to kompetencje. Kompetencje dla mnie to wiedza, umiejętności i przygotowanie. Na pewno jest tak, że nie trzeba skończyć studiów dyrygenckich, żeby być dobrym dyrygentem. Tak samo nie trzeba skończyć studiów menedżerskich, żeby być dobrym menedżerem. Dla mnie studia dyrygenckie były niezbędne, bo ja na nich zdobyłam podstawową umiejętność, jaką jest dyrygowanie. Czyli jak mam używać swoich rąk, żeby były one czytelne, zrozumiałe, żeby były nośnikiem tego, co chcę przekazać. Podstawowa umiejętność, bez której w ogóle nie mogłabym zacząć pracy. Dalej, wiedza. Wiedza, która nie oznacza wszechwiedzy. Myślę, że to jest częsty błąd osób, które są na jakichś kierowniczych stanowiskach i wydaje im się z racji pełnionej przez siebie funkcji, że wiedzą lepiej. Bo w sumie tak powinno być. Skoro jestem osobą decyzyjną, to powinnam wiedzieć lepiej. Ale nie muszę się znać na wszystkim. Kiedy kieruję jakąś prośbę do konkretnego muzyka z orkiestry, bo chcę na przykład uzyskać inną artykulację, dynamikę, brzmienie, kolor, albo chcę uzyskać jakąś konkretną emocję, to muszę przede wszystkim wiedzieć, o jaki efekt końcowy mi chodzi. Ale nie muszę wiedzieć, jak to zrealizować, bo to nie ja się uczyłam grać przykładowo na kontrabasie czy waltorni przez 16-20 lat, więc to nie jest moja działka. Zostawiam to komuś innemu, komuś, kto wie lepiej niż ja. Nadal jesteśmy w obszarze kompetencji i przechodzimy do ostatniego punktu, jeśli chodzi o kompetencje, i jest to przygotowanie. Co nam daje dobre przygotowanie? Pewność siebie. Pamiętam jedną ze swoich pierwszych prób z profesjonalną orkiestrą. Ja byłam przerażona, miałam w głowie
najgorsze scenariusze, że nie daj Boże, ktoś mi przerwie od razu i w ogóle co, powie, co pani tu robi i pani się nie nadaje. I to się prawie wydarzyło, bo po kilkunastu minutach widziałam taką rękę, która się zgłasza w moją stronę i widziałam minę tego pana, który podnosi tę rękę. I widziałam, że będzie pocisk, że no, będzie źle. I pan faktycznie przerywa i mówi, przepraszam panią bardzo, bo my to już graliśmy 10 razy i to nigdy nie szło tak wolno. No ja sobie w tym momencie myślę, no skoro pan to grał 10 razy, to pewnie wie lepiej, no ja to robię pierwszy raz. Ale wolałam dopytać, o co chodzi, czemu proponuje, żeby było szybciej? Więc zadałam to pytanie, dlaczego? Pan mówi, no nie wiem, no po prostu zawsze graliśmy szybciej. I dla mnie to była taka wskazówka, u mnie pojawiła się taka myśl, halo Katarzyna, jesteś przygotowana. Ty wiesz, co chcesz osiągnąć. Tempo, które zaproponowałam, nie jest przypadkowe. Wiedziałam, że w kontekście całego dzieła ono się wybroni. To nie jest tak, że rączki mi się tak wolno podniosły i nie wiedziałam, co z nimi zrobić. Albo na przekór stwierdziłam, że zrobię wolniej niż wszyscy, to może mnie zapamiętają. Nie, wiedziałam, co chcę osiągnąć. I tak było. Podtrzymałam swoją interpretację. Na końcu próby usłyszałam od pana, że no, całkiem nieźle to brzmi. To może to nie był jeszcze komplement, ale już jakaś akceptacja. Więc nigdy nikogo nie przekonamy do swojej wizji, jeśli sami nie będziemy do niej przekonani. Ale musimy mieć ku temu silne podstawy, a te podstawy tworzą wiedza, umiejętności i przygotowanie, czyli jednym słowem kompetencje. To był pierwszy element. Drugi to doświadczenie. Myślę, że każdy z was szukał już kiedyś pracy. Albo będziecie szukać. I gdzie się takiej pracy szuka? Najczęściej przez jakieś ogłoszenia w prasie, w internecie. Wiecie, ja tego nie robię, bo nie ma ogłoszeń zatrudnię dyrygenta. Chyba, że jak ktoś z was takie znajdzie, to proszę do mnie dzwonić. No i co w takim ogłoszeniu się znajduje? Wymagania do kandydata. Języki, wykształcenie, prawo jazdy i tak dalej. I mój ulubiony punkt, czyli doświadczenie. Najlepiej, gdybyśmy już byli gdzieś szefami przez 40 lat albo pracowali w 100 różnych firmach. Absurd. Nikt się szefem nie urodził. A żeby było śmieszniej, to ja kończąc moje studia, dostaję do ręki papier, który upoważnia mnie do kierowania zespołem. A ja nie mam o tym bladego pojęcia. Owszem, mam wiedzę, mam umiejętności, jestem przygotowana, ale doświadczenie praktycznie zerowe. I co mogę z tym zrobić? Jeśli jest się osobą obrotną i ogarniętą, to można założyć własną orkiestrę, ale to jest trudne. Ja wybrałam inną drogę do zdobywania praktyki i dla mnie najcenniejszą formą jest, była i zawsze będzie obserwacja. Uwielbiam chodzić na próby, aby obserwować dyrygentów w ich pracy, uwielbiam obserwować ich także podczas koncertów. Powiem więcej, uwielbiam chodzić na fatalne koncerty. Dla mnie im gorszy koncert, tym lepszy. Bo ja z takiego złego koncertu jestem w stanie wynieść ogrom wiedzy. Mogę zauważyć, jak jeden niefortunny ruch dyrygenta potrafi spowodować, że w ogóle orkiestra przestanie grać. Tak się zdarza. Doświadczenie to nie tylko liczba przepracowanych lat, ale to przede wszystkim przekuwanie teorii w praktykę. I warto tę praktykę zdobywać z bardzo prostych powodów, bo po prostu komuś się pokażemy. Można być super specem w swojej dziedzinie, mieć ogromny talent, ale co z tego, jeśli nikt o tym nie będzie wiedział? Teraz trzeci element, bardzo ważny, język i komunikacja. Poproszę o pierwszy materiał filmowy. Hop! Bardzo fajny przykład komunikacji dyrygenta z orkiestrą. Zauważcie, że ten dyrygent praktycznie nie używał rąk. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle nawet nie przerwał. Miał prawo, to jest próba mu przerwać i coś powiedzieć.
Tam się wszystko działo na twarzy i w oczach. I te emocje aż biły z każdej zmarszczki naszego dyrygenta. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tam pod koniec poszło takie śmiercionośne spojrzenie w lewą stronę. Nie widać na filmie tego, ale musicie mi uwierzyć, że tam siedzą pierwsze skrzypce. I on samym spojrzeniem przekazał im bardzo ważną informację. Drodzy Państwo, wy nie jesteście ważni. Nie, nie, nie. Teraz wasz kolega gra solo. Jego trzeba słuchać. I nie musiał nic mówić. Zrobił to wszystko oczami. Czasem jednak trzeba przerwać i trzeba coś powiedzieć. Poproszę o drugi materiał filmowy. 3M. It sounds like, oh, it's not Star Wars. You know? Wong, 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 wong. I want to feel is the thing, you know. I'm crazy about every piece that I conduct. And sometimes too crazy. And this has to be real. We have to feel afraid, you know. We have to see that we are in the middle of that sword, you know. Chin, tan, 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 you know. It's kind of dangerous, you know. We cannot play only the notes. We also have to play the content inside of every note. Let's play. 1, 2, 3, Wonderful. Zupełnie inny przykład komunikacji dyrygenta z orkiestrą. Jeżeli już decydujemy się przerwać próbę, to wypada powiedzieć coś mądrego. I to często nie są nawet stricte muzyczne uwagi. Ważny jest sposób, w jaki formułujemy nasze myśli. Do czego to porównać? To jest trochę tak jak z nauczycielem w szkole. Na pewno każdy z was miał takie przedmioty, które lubił trochę bardziej i takie, które lubił trochę mniej. I to głównie wynikało oczywiście z naszych predyspozycji i talentów w danej dziedzinie, czy po prostu pewnie się w czymś czujemy. Jest na pewno tak, że im bardziej coś rozumiemy, to też bardziej to lubimy. Ale to też w głównej mierze było zależne od nauczyciela. W jaki sposób dany przedmiot zostanie nam podany? Jak zostanie nam coś wytłumaczone? W jaki sposób nauczyciel komunikuje się z nami, aby przekazać nam swoją wiedzę? Co mam na myśli, mówiąc komunikacja? Wiele rzeczy, bo to są i gesty, i nawet nasz ubiór. To, jak wyglądamy, to też jest jakaś forma komunikacji. To, jak się do kogoś zwracamy, czy mówimy wolno, szybko, czy używamy zwrotów grzecznościowych, niektórzy są wyczuleni bardzo na tym punkcie. To, czy używamy poprawnej polszczyzny, to, czy wytykamy tylko błędy, czy potrafimy pochwalić. Bardzo ważny element, język i komunikacja. Umiejętnie stosowany na pewno ułatwi naszą pracę i przede wszystkim buduje dobrą atmosferę w zespole. Teraz to ostatni element, czwarty, to osobowość. Historia muzyki zna przypadki dyrygentów, którzy nie do końca tu, jeśli o rączki chodzi, za to bardzo dobrze tu i tu. Tak jak wam wspomniałam wcześniej, uwielbiam chodzić na próby prowadzone przez dyrygentów, obserwować ich, jak pracują. I już nieraz miałam okazję zauważyć, że ręce są nieczytelne, a mimo to wszystko gra. Że tam się dzieje jakaś magia na tej scenie. I ja już wiedziałam, że ten dyrygent tak naprawdę nie dyryguje swoimi dłońmi, tylko bardziej charyzmą, którą ma. Są takie cechy, które ułatwiają bycie liderem. Jest to chociażby przebojowość, pewność siebie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, czy w ogóle posiadanie jakichś zdolności przywódczych. Pytanie, czy jak się tego nie ma, to tym liderem nie można zostać? Moim zdaniem można. Co wystarczy zrobić? Tylko albo aż? Wystarczy przekraczać swoje granice, przełamywać swoje wewnętrzne bariery. Brzmi banalnie, ale tak jest. I ja to robię na każdej próbie. I myślę, że moją mocną stroną jest to, że znam swoje słabości i bardzo nad nimi pracuję. To był ostatni element. Teraz łączymy je wszystkie w jedną układankę. Przypomnę, mamy kompetencje, doświadczenie, język, komunikacja i osobowość. Charyzma to coś. Jak to wszystko połączymy, to co powstaje? Zaufanie.
zespół, który nam ufa, da się pięknie poprowadzić. Ale to musi działać w obie strony. Ja też muszę jako dyrygent zaufać zespołowi i pozwolić mu działać. Jeśli machina już ruszyła i mamy to zaufanie, to tak naprawdę wystarczy już tylko trzymać rękę na pulsie, w przypadku dyrygenta dosłownie i przenośni, i cały czas być kimś motywującym i inspirującym. Bo tak między nami najlepszy dyrygent to taki, który już wie, kiedy nie przeszkadzać orkiestrze. Poproszę o ostatni materiał filmowy. Fajny szef. I takich szefów wam życzę. Zauważcie, że on nawet znalazł czas, żeby wszystkim podziękować. Ten filmik jest w oryginale duszy. Jak ktoś chce sobie poszukać, to na pewno znajdzie. Zdążył naprawdę podziękować wszystkim. Całej orkiestrze. Takich szefów wam życzę, albo powiem więcej. Życzę wam, żebyście takimi szefami się właśnie stali. Bardzo wam dziękuję.